Dobry wieczór Państwu. Na początku oczywiście gratulacje dla trenera za zwycięstwo. Powiem tak, pierwsza połowa oczywiście, myślę, że ta pierwsza połowa wyrównana bez jakichś wielkich fajerwerków z jednej i drugiej strony, aczkolwiek gdzieś tam w polu karnym były po dwie, trzy sytuacje. Natomiast no, układa nam się po raz kolejny gdzieś moich zawodników. Niektórych to są powtarzalne błędy. Myślę, że tutaj ja mogę coś więcej powiedzieć o tej sferze mentalnej, bo z trenerem akurat miałem możliwość i pracowania i na pewno dużo na to zwracał uwagę i zwracał mi tak samo. Pamiętam, pracowaliśmy tu i wiem, że dzisiaj ci moi niektórzy zawodnicy to potrzebują, bo mówię, robią no, koszmarne błędy, pomagają bardziej przeciwnikowi niż swoim zespołowi i to mówimy sobie w szatni, ja mówię tutaj po raz pierwszy chyba na konferencji mówię, no bo już to też myślę, że trudno tak pracować cały tydzień, przygotowywać się do jakiegoś do jakiejś strategii, coś przyjąć, wygląda to w miarę dobrze. Jest jakaś może nie kontrola, ale na pewno nic się nie działo do momentu, kiedy tam gdzieś czerwona kartka, w ogóle bezsensownie zdążyłem nawet zareagować, bo chciałem już zmianę zrobić w przerwie, no ale zbrakło parę minut, kiedy, no ale weszliśmy w drugą połowę, to już było widać, że zespół chciał odrobić, to mieliśmy swoją sytuację i takie sytuacje trzeba strzelić, tak, z takim przeciwnikiem, który gra, wiadomo, o awans, natomiast mówię, z drugiej połowy jestem zadowolony, bo graliśmy jednego mniej i graliśmy w piłkę, zresztą staramy się to grać, natomiast mówię, te błędy, te, nie wiem, złe podejście do meczu niektórych moich zawodników, no to jest właśnie kosztem punktów i tak jak w ostatnim meczu, tak jak dzisiaj tracimy. No ale mamy do rozegrania jeszcze następne mecze, oczywiście szkoda mi następnego zawodnika, który wylatuje też z głupoty za następną kartkę, też nie będzie grał. No mamy swoje problemy, ale nie będę Wam opowiadał, bo to nie o to chodzi. Myślę, że tutaj trzeba oddać oczywiście trenerowi głos, będzie miał też więcej do powiedzenia. Cieszę się oczywiście, że tu z trenerem spotkałem, bo dawno się nie widzieliśmy, pracowaliśmy troszeczkę razem, ale myślałem, że to spotkanie będzie bardziej przyjemny dla mnie, a nie tak, że mnie przywitał, no ale mówię, no ja biorę oczywiście moją tą porażkę, bo tak na siebie, bo tutaj, żebym nie szukał, powiem tak, mówię, te fazy meczu różne były, ale były naprawdę też dobre, że widać w tym potencjał w tych niektórych chłopakach i wszystko będziemy robić, żeby ta drużyna naprawdę zaistniała jeszcze lepiej na wiosnę, bo teraz troszeczkę no, tego czasu nam na pewno zbraknie. Ale myślę, że mówię, wstydu nie robiliśmy. Wynik na pewno wysoki, ale mówię, wstydu nie zrobiliśmy. Pokazaliśmy naprawdę parę składnych akcji i to nie były akcje przypadkowe. Zresztą trener też analizował i widział, że ta drużyna potrafi, ale dzisiaj nie byliśmy aż tak groźni. Może w całym meczu mówię dla przeciwnika, tylko bardziej dla siebie i to mnie boli jako trenera. Także dziękuję bardzo.